10 najbogatszych państw, 10 San Marino, państwo śródlądowe w Europie Południowej, stanowiące enklawę na obszarze Włoch. Stolica kraju to San Marino. Dochód krajowy brutto na mieszkańca wynosi 64 443 44 dolary. 9. Zjednoczone Emiraty Arabskie, państwo arabskie na Bliskim Wschodzie, położone nad Zatoką Perską i Omańską, składające się z siedmiu Emiratów, Granicze z Arabią Saudyjską i Omanem. PKB na mieszkańca wynosi 67 696 dolarów. 8. Norwegia, państwo w Europie Północnej, będące monarchią konstytucyjną. Nazwa kraju pochodzi od staronordeckiego Norwegen czyli droga na północ. PKB na mieszkańca wynosi 69 296 dolarów. 7. Irlandia, państwo w Europie Zachodniej, będące członkiem Unii Europejskiej, zajmujące większość terytorium wyspy o tej samej nazwie. W roku 2012 spośród krajów unijnych gospodarka Irlandii miała najlepszy wskaźnik wolności i była w pierwszej dziesiątce najbardziej wolnych na świecie. PKB na mieszkańca wynosi 69 374 dolary. 6. Kuwait, państwo położone w południowo-zachodniej Azji na północno-zachodnim wybrzeżu Zatoki Perskiej, graniczy z Irakiem i Arabią Saudyjską. PKB na mieszkańca wynosi 71 263 dolary. 5. Brunei, państwo położone w Azji Południowo-Wschodniej na północnym wybrzeżu wyspy Borneo. Brunei graniczy z Malezją, ma dostęp do Morza Południowo-Chińskiego. Podstawą gospodarki jest eksploatacja oraz przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego. PKB na mieszkańca wynosi 79 710 dolarów. 4. Singapur. Miasto- państwo położone w pobliżu południowego krańca Półwyspu Malajskiego w południowo-wschodniej Azji. Ze względu na gwałtowny rozwój gospodarczy od czasów II wojny światowej zalicza się go do azjatyckich tygrysów. PKB na mieszkańca wynosi 87 082 dolary. 3. Makao, jeden z dwóch specjalnych regionów administracyjnych Chińskiej Republiki Ludowej znajdujący się na wschodnim wybrzeżu Chin. PKB na mieszkańca wynosi około 90 tysięcy dolarów. 2 Luksemburg, państwo położone w Europie Zachodniej, graniczy z Francją od południa, Niemcami od wschodu i z Belgią od zachodu i północy. Państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz NATO, kraj bardzo wysoko rozwinięty, o dominującej roli usług, zwłaszcza sektora finansowego w gospodarce. PKB na mieszkańca wynosi 101 936 dolarów. Jeden Katar, państwo położone we wschodniej części Półwyspu Arabskiego nad Zatoką Perską graniczy z Arabią Saudyjską. Katarowi najwięcej dochodu przynosi wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Krajowy przemysł koncentruje się nie tylko na wydobywaniu tych surowców, ale i na ich przetwórstwie. W 1971 roku w wybrzeży Emiratu odkryto największe złoża gazu ziemnego na świecie. Głównymi partnerami handlowymi są Japonia, Korea Południowa, Francja i Niemcy. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!